Witam Was bardzo gorąco w kolejnym filmie i dziś zapraszam Was na umilaczy ostatnich miesięcy, czyli stycznia i lutego. Taki film już na moim kanale się pojawił i był to film taki grudniowy chyba, czy wcześniej, po prostu taki inspirowany tym, żeby jakoś tą zimę przeżyć, tą handrę taką zimową, kiedy zimno i po prostu wiecie, no masakra. A teraz pokazuję Wam rzeczy, które umilały mi po prostu czas w tych miesiącach, także jeżeli macie ochotę, to oczywiście zostańcie ze mną. Pierwsza inspiracja to gumki Invisibubble. Po prostu jest to hit absolutny ostatnich miesięcy. Uwielbiam te gumki. Dlaczego? Już Wam podaję powody. Ponieważ są kolorowe i fajny design nadają fryzurze. Po drugie, moje cienkie witki bardzo ładnie trzymają. Ja nie mam gęstych włosów, nie mam jakichś grubych, więc jak najbardziej się sprawdzają. A ja przy innych gumkach miałam ten problem, że jak zakładałam gumkę, to po prostu miałam taką cienką witeczkę, że po prostu no, mówię, no bez sensu, po co mi ta gumka, lepiej rozpuścić włosy, po co mi ta kitka. A tutaj, przy tych gumkach, włosy przepięknie się układają. Ta kitka wydaje się bardziej taka gęsta, puszysta i to właśnie w nich lubię. No i co? Design. No fajnie, no są wyróżniające się, zupełnie inaczej wyglądają. I ja bardzo je lubię za to jeszcze, że nie wyrywają włosów. Słuchajcie, jeżeli ja bym jeszcze sobie wyrwała włosy, mając tyle ich, ile mam, no to byłoby jeszcze gorzej. Więc no, urwiecy po prostu. Kosztują mało, 4,51 zł, więc warto się skusić. Można sobie kupić 3 w takim opakowaniu za 15 zł na Minty Shop. No i czap. Kolejny absolutny faworyt, słuchajcie, to jest faworyt kosmetyczny. Zobaczcie, jak on wygląda. Nie muszę o nim nic już mówić, jeżeli patrzycie na to opakowanie. Jest po prostu niesamowity. Wygląda jak milion dolarów. I tutaj mamy, to jest Estée Lauder. Nazywa się ten róż, bo to jest róż do policzków, który nazywa się Pure Color Blush 01 Pink Teas Satin. Tak, jest on satynowy, niewątpliwie. I przez to na twarzy wygląda niesamowicie subtelnie, a jednocześnie dodaje takiej świeżości. To jest delikatny, taki jakby pudrowy róż. Bardzo podstawowy kolor, który będzie pasował zarówno dla brunetek, jak i blondynek. No i co? Jeżeli chodzi o jakość tego kosmetyku, słuchajcie, utrzymuje się cały dzień, w ogóle nie ciemnieje na skórze. W ogóle ja jestem zakochana tak bardzo w tym momencie w kosmetykach z Estée Lauder, że podejrzewam, że będę kupować więcej i więcej, ponieważ szminka sprawdza się niesamowicie, tą, którą ostatnio Wam pokazywałam. Róż zaskoczył mnie też niesamowicie, więc ceny ok, ale produkty jakościowo to jest perełka, także bardzo, bardzo Wam polecam. Zajrzyjcie do Douglasa, Sephory, po prostu, żeby chociaż zobaczyć sobie ten kolor, bo jest przepiękny. Jeżeli chodzi o kolejną inspirację absolutnie miłosną, to są to książki Nicholasa Sparksa. To nie jest nic takiego, powiedziałabym, odkrywczego, czy coś nowego, coś, co dopiero się pojawiło. Te książki już od dawna są, ja sobie je wypożyczyłam z biblioteki. Czytałam już inne serie właśnie i tak bardzo mi się podobały, że teraz wypożyczyłam kolejne. I tutaj akurat mam Ślub oraz książkę, którą obecnie czytam, Od pierwszego wejrzenia. Ja w ogóle ostatnio zrobiłam się bardzo romantyczna, taka sentymentalna i jakoś lubię czytać takie książki, a szczególnie tego autora, za co kocham go, za to, że on potrafi niesamowicie opisać właśnie te sytuacje miłosne, takie chwile uniesienia. Bardzo ładnie opisuje kobiety, potrafi taką miłosną sytuację opisać w sposób szczegółowy, ale nie nużący, bo ja nie lubię takich romansideł i po prostu do pożygu, wiecie o co chodzi. A tutaj jest to tak opisane, że ja mam wrażenie, że po prostu ja tam jestem, że jest tam Jarek, że to wszystko jest kręcone i zaraz powstanie z tego film. W bardzo taki przyjemny i prosty sposób, a jednocześnie fascynujący pisze, więc polecam Wam niesamowicie jego książki i jeżeli jeszcze nie czytałyście, w co raczej wątpię, ale jeżeli nie czytałyście, to szczególnie polecam Wam te dwie. Pamiętnik jest jeszcze bardzo ładny, ale ta Od pierwszego wejrzenia tak mnie wciągnęła, że już po prostu ledwo ją zaczęłam czytać, a już Wam ją polecam, także ekstra.
Kolejna rzecz to nowa suszarka z Babyliss. Słuchajcie, muszę wam powiedzieć o tej historii, po prostu padniecie. Dlaczego kupiłam nową suszarkę? Ponieważ ostatnia miała, nie wiem, chyba 10 lat i w pewnym momencie, jak nią suszyłam, to ona po prostu, słuchajcie, wybuchła i spaliła mi z tyłu włosy. Dosłownie, że wyjęłam takie długie pasma włosów, spajczone, po prostu nic już się z nimi nie dało zrobić. Więc mam na środku głowy całe szczęście, że na środku, pod spodem, pod włosami, wyżarty kawałek włosów i sobie je zaczesałam także na górę, po prostu tutaj sobie te dłuższe włosy włożyłam, ale gdyby to była przednia warstwa, byłoby to na pewno widać, także świetnie. I musiałam kupić nową suszarkę i bardzo dobrze, może to był taki znak, żeby kupić coś naprawdę rewelacyjnego, czym jest ta suszarka. Jest to suszarka Babyliss, nazywa się ProShine 2000 Watma i ona z prędkością, tutaj ma motorek, 90 km na godzinę. I słuchajcie, dlaczego ją kocham? Po pierwsze, że ona ma jonizację, ale to większość suszarek ma. Tylko że ja chyba po prostu tak długo suszałam tą starą suszarką, że nie wiedziałam, że tak fajnie można modelować włosy czymś takim. I ona ma tutaj jeszcze zimny nawiew, tamta też tego nie miała. Ta jest bardzo fajna. Nie była droga, bo zapłaciłam za nią 120 parę złotych, jeszcze z jakąś promocją, także warto odwiedzić właśnie sklepy i sprawdzić, czy ona jest na promocji. No i co jest jeszcze fajnego, to to, że ma ona tutaj trzy jakby prędkości, trzy tutaj różne temperatury, no i ten nawiew zawsze można sobie jeszcze włączyć przy modelowaniu, bo ja bardzo blisko też mam szczotę, żeby te włosy sobie po prostu nie przypalić, słuchajcie, bo to, co się wydarzyło, to była masakra. No, także polecam wam suszarkę, mi się bardzo dobrze sprawdza i myślę, czy nie zrobię dla was właśnie pielęgnacji włosów i jak układam właśnie i wtedy zobaczycie ją w akcji, także polecam bardzo serdecznie. Kolejna rzecz, która towarzyszyła mi przez ostatnie miesiące i przez ostatni miesiąc, to nowa sukienka z Pull & Bear. Po prostu słuchajcie, czuję się w niej niesamowicie. W ogóle ten kolor niebieski, ten jeans nastraja mnie fajnie na wiosnę, która jeszcze naprawdę długo do wiosny, ale ja już myślami tam jestem. Chcę już naprawdę wiosnę, dajcie znać, czy wy też już tak macie, już mam dość tej zimy. I to jest jeansowa, taka fajna oversize sukienka, którą zobaczycie, albo już będziecie widzieć, bo nie wiem, kiedy ten film wrzucę, w filmie Organizacja mojej szafy, tam na mnie ona będzie się prezentować. I myślę, może kiedyś jakiś strój dnia z nią zrobię, ale to zobaczymy. I co jest w niej cudownego? Bardzo, bardzo fajnie układa się na ciele, jest przewiewna, bardzo dobrze wykonana, no i nastraja mnie wiosennie, także to jest moja ulubiona rzecz właśnie w ostatnim miesiącu. Dla smakoszy polecam herbaty Clipper. Słuchajcie, ja naprawdę do tej pory wydaje mi się, że nie piłam zielonej herbaty. Jak spróbowałam tej, to już wiem, że piję zieloną herbatę. Niesamowicie aromatyczna herbata, przepięknie pachnie, po prostu smak jest wyrazisty, cudowny. I co? Ja mam herbatę zieloną z miłożębem, a druga to jest zielona z aloesem i te dwie polecam wam bardzo serdecznie, ale z tego co wiem, to oni mają bardzo, bardzo dużo rodzajów tych herbat, więc warto spróbować też innych, ja też tak zrobię. Herbata kosztuje około 9 zł, ja ją kupiłam w Piotrze i Pawle, ale też sprawdzałam w internecie, też ją można tam znaleźć. No jest fantastyczne, naprawdę, słuchajcie, ja od pewnego czasu, jak jem obiad, to potem sobie robię też tą herbatkę czy do śniadania i zawsze jakoś tak lepiej mi jest na żołądku, także to jest coś niesamowitego. Herbata jak herbata, ale ta jest niesamowita, także po tą sięgnijcie, bardzo wam polecam. Jeżeli chodzi o następną inspirację miesięcy, to absolutnie muszę powiedzieć ćwiczenia, ćwiczenia fizyczne. Słuchajcie, ja naprawdę zamierzałam, od zeszłego roku ciągle się zbieram, mówię, będę ćwiczyć, no i ćwiczyłam, ale w takiej częstotliwości, że te ćwiczenia nie dawały nic. A teraz naprawdę się zawzięłam i od miesiąca ćwiczę naprawdę intensywnie, wtedy kiedy mam i nie omijam treningów. Przygotowuję się też do biegów, bo zamierzam biegać na wiosnę, więc już gdzieś w połowie lutego chcę zacząć biegać. Tak, więc ćwiczenia i biegi, tak? Tak jak właśnie zakładałam. Cały czas mnie pytacie, czy ja, nie wiem, ćwiczę gdzieś na siłowni, czy w domu. Ćwiczę w domu. I teraz chcę wam powiedzieć o kanale, który absolutnie odmienił moje życie. I nazywa się on Odchudzanie bez kitów.
I powiem Wam tak, ja spróbowałam ćwiczyć z Chodakowską, próbowałam ćwiczyć z innymi dziewczynami, ale z nikim mi się tak przyjemnie nie ćwiczyło jak właśnie z Natalią Gacką. Tam ćwiczy kilka dziewczyn na tym kanale, ale właśnie treningi z tą dziewczyną dla mnie są fenomenalne. Jest niesamowicie ciepła osoba, ale bardzo profesjonalna, bardzo dobrze podchodzi do swojego zawodu, umie zmotywować, no po prostu same plusy. Dziewczyna fantastyczna, pięknie zbudowana i tylko motywuje, żeby ćwiczyć. Ona tam zawsze mówi, nie poddawaj się, zawsze się śmieje, bo wtedy, kiedy faktycznie chce udać, to ona mówi, nie udawaj. Także bardzo, bardzo Wam polecam ten kanał, zajrzyjcie. Oprócz tego na tym kanale, oprócz treningów, takich jak ja, bardzo lubię te 4-minutowe takie treningi tabaty, które ćwiczę i wtedy przyspieszam swój metabolizm, to bardzo lubię te treningi. Oprócz takich właśnie treningów są również tam przepisy na różne potrawy, na taką zdrową kuchnię. Z tego nie korzystam, ale w przyszłości chciałabym sobie coś tam ugotować, a raczej normalnie się odżywam, plus te właśnie ćwiczenia. Bardzo lubię też trening, nazywa się trening na seksowne udaj pośladki. Mam nadzieję, że takie będą. Także do tych treningów naprawdę warto zajrzeć i mówię Wam, będą efekty, bo ja już widzę po miesiącu efekty niesamowite. Jeżeli chodzi o gadżety do ćwiczeń, to na nowo odkryłam i pokochałam swoje New Balance. Powiem Wam, że do tej pory to je nosiłam tak po prostu na co dzień, wiosną, a teraz świetnie one się sprawdzają właśnie do ćwiczeń, bo one są bardzo, bardzo lekkie. No i o to chodzi, żeby sobie jeszcze nie obciążać i nie dodawać dodatkowych kilogramów. Także New Balance. Dalej, moje hantelki z Decathlonu. Polecam Wam, wiecie, że w Decathlonie są po prostu skarby. Te są bardzo fajne, takie kobiece, fioletowe, także 2 kilo jedziemy na ręce. I od razu Wam tutaj chcę pokazać, mam nadzieję, że mi ten hantelek nie spadnie zaraz na nogę, więc but mi spadł, ale hantelek żyje. Mata w Decathlonie, taka koralowa, też bardzo ją lubię. Polecam, nie wiem ile ona kosztowała, 5 zł czy 10. 19? 19, Mierek, podpowiadam to. Trochę przesadziłam, ale i tak nie była droga. I słuchajcie, polecam Wam niesamowicie dział H&M-u, jeżeli chodzi o ten dział sportowy. Ja mam tutaj akurat stanik, który bardzo sobie chwalę. Wy się pytałyście mnie na Instagramie, czy on utrzymuje duże piersi. Powiem Wam, że ja zakładam pod niego normalny stanik jeszcze, bo no nie, to nie są takie staniki, wiecie, jakieś super ekstra, ale całkiem spoko jest, bo ja już go mam rok i w nim też ćwiczyłam i nic się z nim nie stało. Prałam go, że na kulki, nic nie jest posiepane i bardzo chwalę sobie dział sportowy H&M-u, także zajrzyjcie tam też. I kompletnym ulubieńcem, i nie byłabym sobą, gdybym nie powiedziała o nim właśnie w tym filmie, jest mój nowy naszyjnik, który mam na sobie, który dostałam na 10. rocznicę właśnie znajomości z Jarkiem. I to jest przepiękny naszyjnik z apartu, z białego złota, z diamentem oraz z topazem. Jest delikatny, klasyczny, ładny. Po prostu nawet jakby był brzydki, słuchajcie, to mi by się podobało w nadżycie, bo po prostu dobrze mi się kojarzy. Jest takim właśnie symbolem naszej znajomości i ja lubię biżuterię z apartu. Jest klasyczny, ładny, polecam. Słuchajcie, to by było na tyle. Mam nadzieję, że ulubieńcy moi, moje inspiracje, moi umilacze miesięcy Wam się podobali, że zaczniecie ćwiczyć, zaczniecie fajną herbatę pić, że po prostu się zainspirujecie, zwyczajnie mówiąc. I zapraszam do kolejnych moich filmów, buziaczki. Pa, pa!